Dziś, 15 czerwca 2014 roku, wybiła godzina 15. Witam serdecznie Państwa na uroczystej sesji z okazji 596. rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu, urodzin naszego miasta. Pięćset dziewięćdziesiąt lat temu, 15 czerwca 1418 roku, a więc 8 lat po Wiktorii Grunwaldzkiej, gdzie przecież wśród 50 chorągwi polskich nie zabrakło też rycerstwa łomżyńskiego. Jego książęca wysokość, Janusz I Mazowiecki, zwany Starszym, nadał ulubionej swojej osadzie, osadzie łomżyńskiej, specjalny przywilej miejski chełmiński. Oznaczał on dla Łomży ten przywilej. In nomine domini. Jak rozpoczął swój dokument Janusz I, wejście w nową zupełnie epokę. Dawne polskie stosunki prawne zostały zastąpione nowymi formami ustrojowymi i prawnymi. Łomża otrzymała swój okręg sądowy i administracyjny. Miasto stało się wolne od jakichkolwiek jurysdykcji książęcych urzędników. Tak na marginesie trzeba przyznać szczerze, mało przez łomżyniaków lubianych, a także od wszelkich danin i zobowiązań wobec księcia. Janusz I nadał 15 czerwca 1418 roku ów przywilej, na który się powołujemy. To przecież w tym przywileju wyraźnie mówił o tym, że miasto miało wcześniejsze prawo chełmińskie. Mówił też o, powtarzał taką formułę, że w dawnym mieście. Więc miasto z pewnością ma dawniejszą datację, ale jej wydaje się, że już nigdy nie ustalimy. Żebyście Państwo wiedzieli, że to nie taki wyjątek, to jeszcze raz odwołam się do Warszawy, bo i to nie jest takie tylko przymilne dla Łomży odwoływanie się. Jeszcze w wieku XVI, z którego mamy więcej relacji o Łomży, mówiło się, że na Mazowszu właśnie te dwa miasta są miastami najpiękniejszymi, najbardziej okazałymi, że najlepiej jakby rokują. A więc gdy odwołamy się do Warszawy, to historycy sądzą, iż Warszawa stała się miastem już przed 1300 rokiem, ale prawo formalne chełmińskie tenże książę Janusz I nadał w 1413 roku. I to jest, a więc tylko niewiele przed Łomżą. Nasza, każdego z nas, łomżyńskość niech będzie taką serdeczną pieczęcią, wizytówką każdego z nas w kontaktach z globalizującym się światem. Łomża w jednoczącej Europie, w naszej ojczyźnie, którą ciągle współtworzymy i której jesteśmy ważnym ośrodkiem, ma wciąż do zapisania piękne karty o ponadlokalnym znaczeniu. Możemy to robić skutecznie jednak tylko wówczas, gdy połączy nas zrozumienie, jedna myśl, jedno pragnienie, jeśli nasze ludzkie słabości ustąpią miejsca autentycznej woli współpracy, a słowo Łomża stanie się dobrem najwyższym, rozwiązującym wszystkie problemy. To dla nas prawdziwy zaszczyt, że mogliśmy dołączyć do grona przyjaciół, w którym to gronie zechcieliście świętować kolejne urodziny. Nasza przyjaźń podpisana umową
o współpracy została dokładnie 20 lat temu i przez ten okres 20 lat był różny poziom tej aktywności, tej współpracy, ale w ostatnich latach w sposób szczególny zbliżyliśmy się do siebie, a to za sprawą dla nas smutnych wydarzeń, mianowicie przykrych doświadczeń wynikających z klęski powodzi w 2010 roku, kiedy to władze samorządowe i mieszkańcy Łomży przyspieszyli nam z pomocą materialną, ale także z pomocą płynącą wprost z serca, przyjmując dzieci z domów dotkniętych powodzią na dwutygodniowy pobyt. To dla nas bardzo cenne, że w takich sytuacjach możemy liczyć na Was. Zapewniam, że o tej pomocy pamiętamy i pamięć na długo zachowamy. Wszyscy chyba znamy stare powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Parafrazując te słowa, można powiedzieć, że prawdziwa przyjaźń sprawdza się w potrzebie. Sprawdzian naszej przyjaźni zdaliśmy celując. Dziękujemy, że możemy dzisiaj być z Wami za te 20 lat. Żywimy nadzieję, że ta przyjaźń dalej będzie się umacniała. Z okazji naszego święta wspólnego mieszkańców i przyjaciół Łomży w imieniu Pana Przewodniczącego, swoim własnym, samorządu Czechowic Dziedzic, a także mieszkańców naszego miasta, z okazji Waszego święta pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia dla władz samorządowych. Jednym z trwałych śladów dzisiejszej uroczystej sesji pozostanie potomnym tablica pamiątkowa na frontonie naszego ratusza. Cytuję napis tej pamiątkowej tablicy. Był taki dzień, 4 czerwca 1989 roku. Wybory do Sejmu i Senatu odnowiły Polskę. Staraniem Rady Miejskiej, prezydenta Łomży i NSZZ Solidarność Oddział Łomża w 25. rocznicę. Brzmi napis memoratywny. W tym roku, w czerwcu, przypada 25. rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów. Wybory te odbyły się w wyniku rozmów przy okrągłym stole. Dzień ich przeprowadzenia stał się symbolem zmian, które doprowadziły do odzyskania pełnej wolności i przywróciły Polsce miejsce w rodzinie europejskich narodów. Doceniamy i jesteśmy dumni, że w czasie tegorocznych obchodów wysyłano czytelny sygnał, że zmiany wolnościowe w naszej części Europy zaczęły się właśnie w Polsce. Fakt daty odsłonięcia tablicy na dziś, na 15 czerwca i połączenie go z uroczystą sesją Rady Miejskiej oraz to wyraz nadania najwyższej rangi wydarzeniu sprzed 25 lat, uznania ich za jedno z najważniejszych w historii miasta i podkreślenie znaczenia wydarzeń sprzed ćwierćwiecza dla każdego, bez wyjątku mieszkańca naszego miasta. Od tamtego 4 czerwca minęło ćwierć wieku. Przyszło na świat i wstąpiło w wiek dojrzały całe nowe pokolenie Polaków. I mimo to pamiętamy. Pamiętamy, bo faktycznie żyjemy w zupełnie innej Polsce. Wolnej, bezpiecznej, zintegrowanej z sąsiadami w Europie. Uznawanej przez światowe mocarstwa jako godny zaufania i ważny i odpowiedzialny partner. Serdecznie witam na tym wspaniałym koncercie Edwarda Czernego. Przede wszystkim witam panią córkę. Córkę Edwarda Czernego. Serdecznie witam. Tym samym otwieramy tą galę. Otwieram galę. Życzę miłego spędzenia czasu. Dzisiaj koncert będzie trwał trochę dłużej. A więc wspaniałych przeżyć.